taki styl à la Chanel, więc bardzo z klasą. No tak wyglądają, kochana, modelki na wybiegach. Brakuje jeszcze torebki. Tego typu puzderko z frędzlami. Bardzo ładnie. Elegancko. Wiem, że nie jesteś przyzwyczajona do tych butów na obcasie. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję i tutaj poprawię ci trochę humor, bo jestem w stanie do tej kolejnej stylizacji zaproponować ci buty na płaskim obcasie. Żebyś trochę odpoczęła. Świetnie. To garnitur dla ciebie. Spodnie z wyższym stanem, z paskiem, które pięknie podkreślą talię. I kochana, do tego bluzka. Ecru kolorze z takim pięknym wiązaniem pod szyję. To też nada elegancji. I czarne buty ze zdobieniami nadadzą stylizacji biżuteryjnego wykończenia. Czy garnitur i buty na płaskiej podeszwie to to, o czym marzy Ludmiła? Do opery to raczej bym na pewno założyłam sukienkę. No i jak? Jest dobre, jest wygodnie. A jak ci się podobają płaskie buty? Chciałabym troszeczkę, może troszeczkę większy obcas. Bo czyli jednak, tak, coś tak, troszkę, żeby tak, sylwetka inaczej wyglądała. Tak. Chociaż powiem ci, że dla mnie tak rasowo wyglądasz. Jest w tym pewien rodzaj pazura i mi się to bardzo podoba. Więc ja bym jednak została przy tych butach. Patrzę też na to wywiązanie przy szyi. Tak jest bardzo klasycznie i ładnie, ale jeszcze można by było wywiązać tutaj kokardę. Tylko do tego rozwiązania już związałabym włosy i myślę, że wyglądałoby to dużo lepiej.